Drodzy, ostatnia niedziela maja zaprasza nas do wspólnego świętowania święta Trójcy Świętej. Spośród wszystkich wielkich świąt chrześcijańskich, począwszy od Bożego Narodzenia, skończywszy na zesłaniu Ducha Świętego, jest to jedyne święto, które nie ma swojego odniesienia do konkretnego wydarzenia biblijnego. Czy to Boże Narodzenie, czy Wielki Piątek, czy Wielkanoc, tak jak powiedziałem, znajduje swoje odniesienie w konkretnym wydarzeniu. Święto Trójcy Świętej jest wyrazem myśli teologicznej człowieka. Bo przecież określenia Trójca Święta nie znajdziemy na kartach Biblii, ale to wcale nie oznacza, że to święto jest mniej ważne. To święto pokazuje z jednej strony to, co o Bogu możemy powiedzieć. To święto też jest wyrazem pokory, bo pokazuje, że nasze poznanie Boga jest tak dalekie, na ile Bóg pozwala nam się poznawać. Pierwsze trzy wieki tradycji chrześcijańskiej to próby zrozumienia tego, kim jest Bóg. Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty. Jednocześnie jeden Bóg w Trójcy Jedyny. Dlatego, kiedy wyznajemy naszą wiarę w Trójjedynego Boga, to wyznajemy też naszą niewiedzę, przyznając się, że wiemy o Bogu tyle, ile Bóg pozwala nam o sobie powiedzieć. Warto wtedy też rozumieć, że nasze poznanie jest trochę jak poznanie Mojżesza, który chciał więcej, chciał poznać Boga w pełnej chwale i dostojeństwie, ale zobaczył plecy Boga. Tak i my dzisiaj możemy oglądać Boga, przysłonięci Jego dłonią, bo Jego twarzy nie możemy zobaczyć. Dlatego, drodzy, to święto jest dla nas też świętem nauki, byśmy zawsze w pokorze wiedzieli, że wiemy tyle, na ile nasze poznanie jest dzisiaj możliwe. Tekstem, który będzie nas wprowadzał w rozważanie w święto Trójcy Świętej, jest fragment wyjęty z Ewangelii według świętego Jana z 3 rozdziału od 1 wiersza. Jest to historia spotkania Jezusa z Nikodemem. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli Bóg z nim by nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Drodzy, nie wiemy dokładnie, jak kończy się to spotkanie, jaka będzie ostateczna reakcja Nikodema. Ale Nikodema spotkamy jeszcze dalej na kartach Ewangelii i wiemy, że to pierwsze spotkanie z Jezusem Chrystusem stanie się początkiem zmiany, która zacznie w nim zachodzić. Być może też początkiem zmiany, kiedy Nikodem będzie przychodził i nie będzie zaczynał od słowa wiemy, ale będzie zaczynał od słowa dziękujemy. Bo w święto Trójcy Świętej możemy Bogu dziękować za wszystko to, co dzięki Niemu mamy. Za Jezusa Chrystusa, za dary Ducha Świętego, za to, że możemy budować się w Kościół, za to, że nasze życie ma swój cel i droga, którą możemy kroczyć, jest drogą udeptaną, przygotowaną dla nas przez Jezusa Chrystusa. Serdecznie zapraszam w najbliższą niedzielę, w święto Trójcy Świętej, do naszych kościołów, na wspólne przeżywanie nabożeństwa, wsłuchanie się w słowa. Być może inne myśli będą nam wtedy towarzyszyły, ale zawsze są to słowa, które zachęcają nas do poznawania i podążania za Jezusem. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa, a w święto Trójcy Świętej pragnę bardzo serdecznie zaprosić do parafii skoczowskiej, parafii Świętej Trójcy, która w tę niedzielę będzie obchodziła swoją 150. rocznicę narodzin. Serdecznie zapraszamy.